Siemanko. Tematem dzisiejszych zajęć będzie ostrzenie tłoka. To jest tłok, taki jak wcześniej pokazywałem, tylko ten dokupiłem już w odpowiednim wymiarze. W tej chwili mam cylinder na 52, ten ma 52,5, zrobimy szlip. Tak wygląda tłok. Tu jest taka maszyna przygotowana. Tu będziemy to ostrzyć. Po co się to robi? Prawdopodobnie dla zmniejszenia oporów przepływu. Tutaj coś, żeby pokazać. Tu jest zamazak. Tutaj te krawędzie są płaskie. Ta i tutaj. To takie jakby schody. No, a my to zaostrzymy. Żeby tych schodów tu nie było, takie łagodne przejście z jednej i z drugiej strony, po to, żeby ten tłok lepiej rozcinał mieszankę, kiedy pracuje ruchem posuwisto-zwrotnym. Tłokę okleiliśmy taśmą w celu zabezpieczenia jego płaszcza przed porysowaniem, bo będziemy takim frezem szlifować i tutaj na nasz przyrząd, jak będą się sypać wióry, żeby nie porysowały go. I też, gdyby jakoś niefortunnie nasz frez zaszalał i chciał się wymknąć spod kontroli, to ten papier w jakimś tam małym stopniu może zabezpieczyć. Tak. Przyrząd taki mamy fajny, sprytny, na prędce zrobiony, dwie rurki, jakoś tam zdystansowane czymś od siebie, poskręcane to wszystko. Tu jest taki ogranicznik, żeby nam tłok nie uciekał do tyłu, zabezpieczony papierem, żeby zbytnio nie rysował dęka. Tu jeszcze papier taki, żeby się ślizgało to wszystko i nie rysowało od rurek. No, jak to będzie działać w praktyce, zaraz się pewnie okaże.
jedną stronę obrobioną frezem. Z grubsza wygląda to tak, że jeden koniec ma grubość około milimetra, a dalej jest wybrane tak na wysokości, do wysokości początka okien. No i później zrobimy drugą stronę, na koniec to zapolerujemy papierem ściernym. No i to będzie taki tuning. No to tak się nam to udało z końcem zrobić. Nauczyliśmy ostro. Tak to wygląda. Tak wyglądało w oryginale jak po prawej, a tak wygląda w tej chwili po przefrezowaniu. Powinno się to robić na tokarce, ale nie mamy dostępu do tokarki. Próbujemy sobie jakoś sami radzić. I tak to nam wyszło. Teraz jeszcze zapolerujemy to delikatnie papierem.